Od początku swego istnienia Nysa była jednym z najpiękniejszych miast śląskich. Wydarzeniem, które wpłynęło na całkowitą zmianę wyglądu tego miejsca oraz życia jego mieszkańców, była II wojna światowa. Po jej zakończeniu zmodyfikowano granice Polski. Utraciliśmy część terytorium na wschodzie, tak zwane Kresy, a zyskaliśmy nowe tereny na zachodzie, nazywane wówczas ziemiami odzyskanymi. W ten sposób miasto Nysa znalazło się w nowych granicach Polski. Na powstałe w mieście zniszczenia wpływ miały nie tylko działania wojenne, ale również liczne, niegaszone pożary, które trawiły miasto jeszcze przez następne dni. Wojska Armii Czerwonej, które zdobyły Nysę pod koniec marca 1945 roku, stacjonowały tu jeszcze przez kolejnych kilka miesięcy. Można sobie wyobrazić, jak wyglądało miasto w tym czasie, po opuszczeniu przez mieszkańców, którzy ewakuowali się w pośpiechu. Pozostały niepilnowane, puste domy i mieszkania, narażone na szaber i podpalenia. Po zakończeniu działań wojennych do Nysy powróciła część dawnych niemieckich mieszkańców miasta, którzy jednak wkrótce ponownie musieli je opuścić. W tym czasie przybyła też pierwsza ekipa polskich urzędników wyznaczonych do zorganizowania życia w mieście. Największą grupę nowych mieszkańców stanowili tzw. repatrianci, czyli przybysze z utraconych Kresów Wschodnich. Była to mieszanka bardzo zróżnicowana społecznie, o różnych tradycjach i różnych oczekiwaniach. Należy pamiętać, że zmiana granic państwowych nie była jeszcze wówczas zatwierdzona. Niektórzy przybyli, sądzili, że będą mogli powrócić do swoich domów, natomiast niektórzy mieszkańcy tej części Śląska sądzili, że będą mogli pozostać w swoich domach. Życie tworzyło się od nowa w bardzo skomplikowanych sytuacjach. W atmosferze niepewności i obawy tliła się nadzieja na lepsze i spokojne życie. Jak wyglądało miasto, jak się w nim żyło przez te pierwsze miesiące po wojnie, jakie były wspomnienia przybyłych tu ludzi? Błądząc wśród ruin, odczuwało się pustkę i przygnębienie. Nozdrza drażnił nieprzyjemny swąd spalenizny. W tych pierwszych dniach było bardzo trudno tu mieszkać. Doskwierał brak prądu, gazu i wody. Nie działał również żaden most. Z czasem krajobraz począł się zmieniać. Rozpoczęto rozbiórki walących się domów, częściowo oczyszczono ulice z gruzu. Życie miasta uległo ożywieniu, na targowiska prowadzono zwierzęta domowe, a dzieci buszowały w ruinach, bawiąc się w wojnę i szukając skarbów. Trzeba było sobie poradzić z zaopatrzeniem w podstawowe produkty żywnościowe. Czasem korzystano z zapasów zostawionych przez mieszkańców Nysy. Jeśli ktoś miał pracę, mógł skorzystać z obiadów podawanych w zakładowych stołówkach. Od lipca 1945 roku wprowadzono kartki na produkty żywnościowe. Czasem sytuację ratowały ogródki działkowe. Co jadano w domu? Pierwsi mieszkańcy Nysy wspominają wodziankę, czyli zupę ugotowaną na wodzie z odrobiną czosnku, z odrobiną skwarek. Jeśli ktoś miał zwierzęta, miał również dostęp do mleka, sera i od święta również do mięsa. Niezwykle istotną sprawą było obsianie pól, które mocno zarosły chwastami. Plagę stanowiła też inwazja myszy polnych, które bardzo się rozmnożyły i wyjadały z pól zasiane ziarno. Zdarzało się, że pola były zaminowane, jak zresztą cały teren wokół Nysy. Mimo tych wszystkich trudności natychmiast podjęto wszelkie możliwe działania, by miasto mogło jak najszybciej normalnie funkcjonować. Od 1 czerwca zaczęły działać sądy, poczta, kolej i bank. Uruchomiono elektrownię oraz inne zakłady pracy. Ustalono nowe, polskie nazwy ulic, zmieniono szyldy na polskojęzyczne, zabroniono na ulicach rozmawiać po niemiecku. Niezwykle ważnym i trudnym aspektem była likwidacja ruin i gruzów. Czasem trzeba było podejmować kontrowersyjne decyzje, ponieważ wiele z nich stanowiły zabytki. Niektóre można było odbudować, odnowić, inne trzeba było zburzyć, bo zagrażały bezpieczeństwu. Wiele ruin i częściowo zniszczonych zabytkowych budynków stało przez kilka lat w oczekiwaniu na odbudowę.
Większą część spośród nich po 1951 roku po prostu wyburzono. Przykładem udanej odbudowy są szczyty kamienic przy ulicy Brackiej, wypalone i zrujnowane, odbudowano i do dziś zdobią tę część miasta. Można powiedzieć, że Śródmieście Nysy przez 10 lat było niezamieszkałą ruiną, zanim zaczęto odbudowę miasta. Pierwszymi nowymi zabudowaniami były budynki mieszkalne w nowoczesnym stylu, które wyglądem nie pasowały do zabytkowej, historycznej zabudowy. Jednym z ludzi, którzy mocno walczyli o to, by zachować jak najwięcej zabytków, był Stanisław Kramarczyk. Postać ważna i niezapomniana w dziejach powojennej Nysy. Stanisław Kramarczyk urodził się 12 czerwca 1904 roku w Krakowie. Rozpoczętych na Lwowskiej Politechnice studiów nie zdołał ukończyć z powodu problemów finansowych. Wrócił do Krakowa, gdzie uzupełnił wykształcenie, zdobywając tytuł inżyniera architekta. Był pracowity i utalentowany. Poza architekturą uczył się dekoracji wnętrz, malarstwa, tworzenia scenografii teatralnych. Kiedy rozpoczął pracę w biurze projektowym, wybuchła wojna. W maju 1945 roku spotykamy go w Nysie, gdzie przyjechał wraz z żoną Ludmiłą i pozostałymi członkami polskiej ekipy. Wśród nich był starosta Wincenty Karuga oraz burmistrz Jan Koj. Na miejscu Kramarczykowi powierzono funkcję kierownika referatu kultury i sztuki. To właśnie zasługą Kramarczyka były decyzje o zabezpieczeniu zabytkowych budynków kościoła świętego Jakuba, kościoła świętej Barbary, domu Wagi Miejskiej. Kramarczyk zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie przeszłości i teraźniejszości dla potomnych. Dlatego wykonał ogromną ilość zdjęć dokumentacyjnych w Nysie i okolicach. Ponieważ bardzo leżała mu na sercu odbudowa Nysy w takiej postaci, by znów była miastem o wielkiej urodzie, zaprojektował wiele rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Między innymi koncepcję odbudowy dworu i pałacu biskupiego, kamienic przy ulicy Celnej, Brackiej, biskupa Jarosława, teatru, wieży ratuszowej. Niestety jego projekty nie zostały zaakceptowane przez władze miasta. Najważniejszym powodem był brak funduszy, które trzeba było podzielić między ratowanie zabytków, a budowanie nowych mieszkań dla coraz liczniejszych mieszkańców miasta. Jako kierownikowi referatu kultury i sztuki Stanisławowi Kramarczykowi zostało powierzone bardzo ważne zadanie – odtworzenie muzeum w Nysie, które funkcjonowało tutaj już przed wojną. Należy przypomnieć, że Nyskie Muzeum powstało już w 1897 roku dzięki grupie mieszkańców zaangażowanych w zachowanie zabytków związanych z historią Nysy. Byli to społecznicy różnych profesji, którzy utworzyli Nyskie Towarzystwo Sztuki i Starożytności. Udało im się zgromadzić takie pamiątki miejskie jak nyskie ubiory, symbole cechowe, meble, fotografie, monety i medale. Na początku było tych przedmiotów tylko około 700, a w 1945, tuż przed nadejściem frontu, aż 33 tysiące. Siedzibą tego przedwojennego muzeum był barokowy dwór, tak zwany Dom Komendanta, w którym obecnie mieści się Liceum Plastyczne. 1945 rok przyniósł katastrofę. Udało się zabezpieczyć i ukryć tylko niewielką część zbiorów, reszta uległa zniszczeniu i rozproszeniu. Z owych 33 tysięcy zabytków i 48 lat ich kolekcjonowania zachowało się zaledwie nieco ponad 2 tysiące. Zaraz po przyjeździe do Nysy Kramarczyk rozpoczął poszukiwania zbiorów dawnego muzeum. Dzięki informacjom dostarczonym przez Franciszka Bombę, który kierował placówką tuż przed wojną, udało się odnaleźć część ewakuowanych zbiorów i zabezpieczyć je. Kramarczyk prowadził również trudne akcje zabezpieczania dzieł sztuki pozostawionych bez opieki w pałacach i dworach w okolicach Nysy.
Trudności polegały przede wszystkim na braku środków finansowych oraz transportu. Mimo to udało się zabezpieczyć kolekcję dzieł sztuki z pałaców, m.in. w Biechowie, Kopicach, Frączkowie. Muzeum potrzebowało siedziby. W tym celu Kramarczyk starał się uzyskać decyzję odbudowy XVIII-wiecznego Pałacu Biskupów Wrocławskich. Budynek ten w 1945 roku został spalony, jednak dzięki staraniom Kramarczyka wpisano go do rejestru zabytków oraz zabezpieczono dachem. W 2 lata po zakończeniu wojny Kramarczykowi udało się utworzyć Muzeum Ziemi Nyskiej ze statutem i tymczasową siedzibą w kamienicy przy ulicy Marcinkowskiego. Od razu zauważono, że zmienił się charakter muzeum z takiego, które prezentuje tylko zabytki lokalne, na muzeum ponadregionalne, posiadające dużą ilość dzieł sztuki europejskiej. Niestety, starania Kramarczyka o odbudowę Nysy w formie historycznej skończyły się jego konfliktem z władzami miasta. Mimo ogromnych zasług, w 1959 roku Kramarczyk otrzymał wypowiedzenie z pracy. Wyjechał do Wrocławia, oddając się działalności naukowej. Zmagając się z postępującą chorobą oczu, pod koniec życia wrócił do rodzinnego Krakowa, gdzie zmarł w 1977 roku. W muzeum zachował się szereg prac artystycznych Kramarczyka. Są to głównie projekty scenograficzne, rysunki oraz obrazy. Kolejnym dyrektorem został Tadeusz Chruścicki, a jego następcą Marian Tondera. W tym okresie zbiory muzealne powiększyły się o znakomite znaleziska archeologiczne wydobyte podczas prac prowadzonych w centrum miasta. W 1967 roku dyrektorem muzeum została kolejna ważna postać w dziejach tej instytucji, Franciszek Pikuła. Urodził się 4 września 1922 roku na Rzeszowszczyźnie. Jeszcze będąc dzieckiem, nauczył się rysować i malować. Podczas wojny cała rodzina została wywieziona do Rzeszy i odesłana na roboty przymusowe. Franciszek pracował jako robotnik w cementowni, a nieliczne wolne chwile poświęcał na malowanie. Po wojnie ukończył Wrocławskie Liceum Plastyczne, a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymał pracę w ognisku plastycznym w Opolu i w Nysie. Tutaj powołano go na stanowisko dyrektora muzeum. Mimo iż od wojny upłynęło ponad 20 lat, muzeum nadal borykało się z problemami lokalowymi. Dlatego też z całym zapałem Pikuła poświęcił się prowadzeniu nadzoru nad pracami remontowymi Pałacu Biskupiego. Osobiście wybierał materiał na posadzki, podłogi, drzwi, projektował wygląd sal ekspozycyjnych i pomieszczeń biurowych, prowadził prace konserwatorskie zabytków. Po niemal 20 latach prace remontowe pałacu zakończono i zaczęła się przeprowadzka z budynku przy ulicy Marcinkowskiego. Pikuła wraz ze swoimi pracownikami stopniowo wypełniał muzealne sale zabytkowymi dziełami sztuki. Do tej pory wiele eksponatów stoi dokładnie tam, gdzie umieścił je Franciszek Pikuła. 1 października 1986 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie nowej siedziby Nyskiego Muzeum. Niestety, także i Franciszek Pikuła popadł w konflikt z ówczesnymi władzami, z którymi nie chciał współpracować tak ściśle, jak od niego oczekiwano. W następnym roku otrzymał wypowiedzenie z pracy. Pozostał w Nysie i wrócił do twórczości artystycznej. Między innymi projektował wnętrza innych muzeów i pałaców. Jego dorobek to około 300 prac. Obrazów olejnych, grafik, rzeźb i polichromii, które znajdują się w różnych muzeach, galeriach i instytucjach w Polsce i za granicą. Wiele z nich możemy obejrzeć na ekspozycji stałej w naszym muzeum. Zmarł w Nysie 18 lipca 1993 roku. Dziś nasze muzeum jest instytucją, z której Nysanie mogą być dumni. Posiada ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej. Żeby zwiedzić całość,
trzeba zrobić 1500 kroków. Do zwiedzenia jest 35 sal mieszczących 152 rzeźby, 265 obrazów, 397 okazów mebli, 1000 zabytków rzemiosła artystycznego i 2000 zabytków archeologicznych.